Suwalscy kryminalni zatrzymali 20-letniego mężczyznę. W mieszkaniu, w którym przebywał, policjanci znaleźli ponad pół kilograma narkotyków. Narkotesty pozwoliły ustalić, że znajdująca się w woreczku zbrylona substancja to amfetamina. Młodemu człowiekowi postawiono już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna trafił do aresztu. W perspektywie może spędzić za kratami nawet 10 lat.